Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Origins. W tej chwili będziemy sobie kontynuowali wątek w fabule, wątek główny i gonimy do kontaktu Apollo Dorosa obok hipodromu i być może czeka nas pierwszy wyścig w hipodromie. A więc opuszczamy Aleksandrię i gonimy w kierunku tego, chociaż to chyba za Aleksandria. Sam już w zasadzie nie wiem, gdzie my do końca gonimy. Czy my idziemy w dobrym kierunku? A nie, to trzeba, widzicie, iść w tym kierunku, więc myśmy źle pogonili. Trzeba będzie w tym kierunku. Tak mi się wydawało, że tak zbyt ładnie to oficjalnie to wygląda. Trzeba się, wiecie, cofnąć. Skręcić w lewo i w ogóle na tych w ogóle trzeba ludzi uważać. I być może nam się niedługo wbije po troszku. Może jak wejdziemy do tej nowej mieściny, to może nam się pokaże nowy region, dostaniemy jakiegoś punkta, znaczy punkt jakiegoś doświadczenia. Dzięki temu, nic nie ma, może nam się wbije 17 poziom, bo naprawdę taki dosłownie ułamek się wydaje został do wbicia na ten poziom. Tu nic nie widać. Myślałem, że jakiś będzie skarbik może, ale... A to już teraz byliśmy przecież. To ci nam się nie wbije raczej nowy ten. Bo tu byliśmy przy okazji. Co nam tu się wbiło? Jaki ten... Jaka rzecz? Nieważne, ale coś tutaj jeszcze jest. Widzicie? Aczkolwiek chyba tak wszystko żeśmy ogarnęli. W tej całej Aleksandrii, więc jest w sumie okej. Te niebieskie paseczki, znajdź zaginionego robotnika. To jest ciekawe, że to samo się pojawia nam. A widzicie, czyli to się... Dobra, już teraz czaję, już teraz ogarniam. Że miejsce, w którym jesteśmy aktualnie, tam nas się aktywuje... Oj, no, komandos. No, kanopos. Tam nam się aktualnie aktualizuje, pokazuje, aktywuje ten cały koleś od tych takich zleceń. Jakoś tędy. O, ładnie to wygląda. O, proszę. Typ jest gdzieś tam. Proszę, cały widać ten miasto tu z tamtego tego. No i oklawo. I am Baek. Aya sent me to speak to Apollodoros. Shh. I'm sure you can appreciate that my master takes precautions concerning those he meets. I have a question only he can answer. I will tell him you seek his counsel and that Aya recommends you. Wait for tonight. If he sees fit to meet you, you'll be found near the lighthouse then. Until then, the Hippodrome's commemorating one of its greatest racers. Plenty of drinking and festivities, along with the races themselves, of course, if that appeals. His name was Icarus, the glory of the Rocas Hippodrome. Apollo to spełnia się wyłącznie nocą. Dobra, to póki co możemy sobie ogarnąć jakieś zadanie poboczne. Hippodrome Lageion. Jennifer, is it you? Baek, you sour-faced one. I am Claridas now. What are you doing here? Icarus was 1,000 times better than you. Who's going to lead you greens now, Malakia? You're a babe at the teat. You think you can win the Cursus Magnus? Horseshit! Leave Nicias alone. Icarus's death was a dark day for all of us. Let him weep in peace.
So, is Aya with you? Ah, hey, I'm alone. I was just asking. Ask my foot next time. No matter. Join us at the tavern later. Hmm? Jak za dawnych czasów. Porozmawiaj z Claridasem w gospodzie. Wejdź na hipodrom. Dobra, na razie. Hipodrom sobie olejemy. Czy mamy tu jakieś w ogóle skarby? Czy raczej tu nic takiego nie ma? Nie wygląda na to. Będzie zabawnie przy okazji tego skręcania. To będzie najtrudniejsza rzecz z tych wszystkich. Chodź, koniku. Nikogo nie rozjechać. Tak zapachniało mi wiedźminem, że ci się spotykają ludzie w jakiejś gospodzie, tak jak powinni w sumie. To mi się podoba. Stajnie Zephyrosa. Kanopos. Proszę bardzo, czy my już mamy 17 poziom? Tam już dalej raczej nic nie ma. Tam coś jeszcze mamy. Tam jakieś skarbiki ewentualnie. No, to takie miasteczko można powiedzieć i nie takie wcale małe. Mamy teraz dwa punkty zdolności, a więc moglibyśmy je przeznaczyć na co właśnie? Sterowanie strzału drapieżcy w locie, to byłoby dobre, wtedy moglibyśmy sobie wbić jakieś osiągnięcie. Uparty orzeł to na razie nie, ale moglibyśmy sobie właśnie to, wzmocniony łuk wojownika, dzięki czemu moglibyśmy sobie aktywować, bo to nie pamiętam co to jest, furia łuków. Po skrytym zabójstwie z łuku masz jeszcze 3 sekundy w zwolnionym tempie, kiedy celujesz z łuku. Przepraszam, tylko jeden. Dobra, czyli teraz gonimy sobie wzmocniony łuk wojownika. Nie, czekajcie, wzmocniony łuk drapieżcy, czyli przytrzymaj prawy, aby sterować strzału drapieżcy w locie. O, i to sobie zrobimy teraz. I gonimy sobie tutaj gdzieś do gospody. What? Oh, yes. I saw you ride last month when. So I said, it's not your pig I'm talking about, it's your wife. Oh, Bayak! How long has it been? A decade? More? You left Siwa a long time ago, huh? And you left your name behind too. I had to. Claridas is a name better suited for the hippodrome. Remember the horses we rode outside Siwa? Huh? Oh, those nags! I thought you would never leave that shithole. Siwa. Small, poor and ugly.
The only beauty there was Aya. Has it changed much? Has she? Things change. People change. Ah! I need another drink! Jakoś to mu się średnio podobało. Pardon, Neb. I heard Claridas say you once rode together. My father sponsors the Prasina Greens, and we are in need of a mighty racer. I'm only here to drink and forget. Leave him alone, Nicias. Real men are drinking here tonight. Bayek, come. Let me show you something inspiring. Huh? Hipodrom? Będzie czy coś innego? Może jakaś broń? Come, move your ass! Czekaj, mam tu jakiś ten skarb. Damy radę? Nie, trzeba jednak przejść tak samemu. Nieźle wstawiony nasz bajek. Jesteśmy? Okej, to potem tu się wróci. Where are you taking me, Senefa? Please, Claridas. Move! I have not been Senefa in years. Ah, why did you change your name? To succeed in the Hippodrome, one must be welcomed by the Greek houses. So, a Greek name. Oh, tak kusztyka. Abandoned your name? Your home? Siwa was nothing to me. The Greeks may look down on us, but screw them. I eat and drink well on what I win. I have no ambition to race at the Hippodrome. You? No, never. They cheer for me. Besides, you would need a sponsor, a real chariot. Now, Icarus, he was a true hero. Did you know he won 1,000 races and survived twice as many? See how they loved Icarus? Gdzież on nas goni? You have adopted their gods too. Aye. Akurat skręcił, kiedy żeśmy na niego spojrzeli. Our gods never did anything for me. You're lucky I left. If I had stayed, Aya would have been mine. A, czułem tak. You are drunk. And an ass. You have no idea what I gave up. Oh, the world is hard. You always looked down on me in Siwa. Thought you were better. I never. Doesn't matter. I have found fame. At what cost? You gave up your home, your name, your gods. You chose this path. And it has brought me all the coin and cant I want. Now you always wanted glory. It is not what drives all of us. And all you wanted was Aya and little Bayax. What made you abandon your dream? Enough. No, tak trwało krótko. You alive? Yeah.
Tak, zbyt nawalenie jeden z drugim. You are old. Time for me to dunk my head. The beer hits harder than you. What in Dionysus' name were you talking to Nikias about last night? Nikias? Who? Don't bullshit me. I saw you. What? You think his father will just welcome you onto the Prasina Green team? You really think you can roll onto the track and win races with no training, no skill? Piss on you! Maybe I should seek this Nikias out and hear his offer. If you can win Claridas, it can't be that hard. You might want to pray first. You'll need all the help you can get to survive the Hippodrome. The gods will watch us race and decide. You have your gods, I have mine. We'll see who rides out covered in glory. Jak za dawnych czasów. Let the gods judge you in the Hippodrome. Okej, dobra, to co teraz? Pokniemy sobie na naszą mapkę. I zapewne to będzie teraz chodziło ten cały hipodrom. Czy musielibyśmy się trochę cofnąć? Zaraz, co my tu mamy? Dzika jazda, to raczej nie to. Chuligani niebieskich. Może ogarniemy tą tiremkę. W końcu całkiem blisko. Aż za blisko wręcz. A właśnie, moglibyśmy tego typa skasować z wysokości. Typa zabiliśmy, ale niestety trzeba było dwa razy. Więc jakoś na razie się nie wbiło to specjalnie. A typ leży. A zby tamtego. Kurde, polas sobie. I by wypadało jednak. Może tamten się jakoś ruszy. No niby leży, nie wiem czy myśmy go załatwili. Chyba, że to nie o to chodziło. Oho. Okej, tema zmiany tu kończona. Tu jak na złość kapitana żadnego nie było, więc... Chociaż może jakiś był, tylko go nie zauważyłem. Aha, tu jeszcze będziemy mieli punkt chyba obserwacyjny. Gdzieś tutaj. Nie wiem, czy nie to przypadkiem. Chyba, że to był po prostu punkt. Tak, to aż tutaj szybka podróż. A, tego może rozwalimy.
Kirema ze wschodniego Morza Śródziemnego. Dobrze by typa zgasić. No i super, ukończyliśmy to. To za tego hipodromu pogonimy, tak mi się wydaje. Będzie tak najlepiej zrobić, więc... dzika jazda. Jeszcze spojrzymy sobie na zadania. Poboczne, smaki żądła to raczej nie. Dowiedz się więcej o tajemniczym zabójcy. A gdzie to właściwie było? Wydaje się, że w ogóle zapomnieliśmy o tej misji. Interesujące. Zaraz, zaraz. 17. Dowiedz się więcej morderstwa, czyli to pewnie trochę potrwa. Dobra, idziemy do tego całego... typa. W sumie tak mieliśmy tam zamiar gonić, więc... pogonimy. Nie czaj, tylko dlaczego nam się nie chciało bić te ogłoszenia. Czyli myśmy o czymś zapomnieli tu chyba. A, jakaś kolejna tiremka tu jest. To jak myśmy ją... No niby żeśmy to skasowali, to nie do końca ogarniam. Gdzie on jest? Pewnie jakieś skarby. Skoro już tu jesteśmy, to... To tyle wszystkiego tutaj. Więc już możemy na spokojnie. Aha. Tu jest nasz kuń. Chodź koniku, wio. I gonimy do typa. Bardzo podobna latarnia była gdzieś tam w pobliżu. Apollodoros. You there? Are you here to kill me or to be my friend? Friend. Bike of Siwa. Ah. Then your help, please. You are Aya's Magi, huh?
Any other survivors? Only Damastis. They took him prisoner. And the scroll? What of the scroll? Damastis had it. That ass Damastis should have destroyed it. Cleopatra owes you much. Can you get to a healer by yourself? I've killed Eudoros. Huh? Well done. He was the snake, yes? Man to man, Bayek, there is much you have yet to understand. Man to man, I need an answer. No, I must take the measure of you first. Rescue Damastis and recover the scroll. And then I will know if you're the man that I acclaimed you to be. Klasyk. Zrób 10 rzeczy, żeby się dowiedzieć jednej. Where is this Damastis? He should be on the docks in Canopus Harbor. I can't risk that someone reads the scroll he carries. No i mamy typa. O, tu wypadałoby skoczyć na górę, bo mamy punkt szybkiej podróży, a tu jeszcze skarb jest. No, a chyba dziś się da rozwalić. A nie, nie da się. Nasz mały szwindel z ustawianiem zakładów przynosi godne zyski. Jako, że jestem słownym człowiekiem, oto twoja część. No to się wdrapujemy. Kurde, gorące miejsce. I super, mamy to ogarnięte. Ogólnie te poziomy się całkiem szybko wbijają. Szkoda kurde tylko, że właśnie nie da się, jakoś mi się nie wbija specjalnie te osiągnięcie, ale może przy szczypcie cierpliwości to się wbije. A, gdzie my teraz w ogóle jesteśmy? Czy my płyniemy? A, my płyniemy w złą stronę, bo trzeba w drugą. Czy musimy zawrócić? Jakim cudem tej łódki nie rozwaliliśmy? Kto się mi tam czepił? Okej, jesteśmy w pobliżu. Troszkę jeszcze bliżej podpłyniemy. Jest tylko dwóch typa. On jest chyba za blisko nas, niestety. Tamtego byłby lepiej capnąć. Jakby tu się ustawić. This place is heavily guarded. Czekaj, bo czym to jeszcze... Czy tam tu nic... A, tamten jeszcze.
Lord, save me! I have to sleep in my own filth in here. Thank you. It was very unpleasant in there. You have killed them all. Bastards, they deserve to die. Get me to a safe place, then we will talk. Będzie nas za... Jak daleko to będzie te bezpieczne miejsce? Czemu oni w grach nie brał tego pod uwagę, żeby bohater biegł tak szybko, ten, jak ta postać, wtedy nie musielibyśmy coraz zwalniać. Doki. Ta jasna. Apollodorus sent me to help you. Give me the scroll. Scroll? I do not have any scroll. Your job was to carry it. I hid it on our ship. I did not want it to fall into the wrong hands. Where is the ship? At the bottom of the lake. They sank it. Ah, very well. I will get it. Apollodorus is waiting for you at the lighthouse. I will tell him to find you near the sunken ship. Ekstra, po prostu cudownie. Hey, what's wrong with you? Czy coś tu w pobliżu mamy w ogóle? Tam jakiś skarb? Dobrze wiedzieć, że go potem ogarnię. Coś tutaj. Jest. Halt! Stay there! Czekaj, czy oni też go bronią, czy nie? Jakoś tędy podpłyniemy. That precious scroll. Neck. Jest ten cały statek. Gdzieś sobie popłynął. Myślałem, że to ten, którego możemy zgasić. To chyba ten. Moglibyśmy go w sumie zmasakrować. Który to jest? A, to jest coś innego. Zatopiona świątynia Serapisa. Oj, krokodylki przy okazji. Uroczo. A nie, Hipcio. A, w ogóle jest takie zadanie, trzeba 3 razy uciec przed hipopotamem. Całkiem płytko tu. Tego tak sobie pływają. No i mamy zaklepane. No, troszkę tego tu jest. Płytko, więc można spokojnie sobie pozbierać. Tam coś jeszcze mamy małego. Okej, możemy stąd wypływać, zdaje się.
Tam jakieś krokodyle sobie spacerują. Here's your precious papyrus. Well done, Bayek. I see you are a capable man. Someone I may be able to trust. No i co teraz? Aha. The scroll was meant for the Roman general, Pompey, in an effort to sway Rome to Cleopatra's side. She will be grateful to you for keeping the communication secret. She is at my estate. We're headed there now. Ty, czyli co się... How does Aya fit into all this? Her cousin Phanos informed me that she was a driven woman stalking deadly prey. It so happened that I also had reason to bring down this prey. When Aya was successful, I stepped in to protect her. We are grateful. And we are grateful that you have eliminated Eudorus, who was an odious individual. I should tell you that in addition to Eudorus, I put an end to the Philaketai of Alexandria, Gennadios. Gennadios? I am very glad he is dead. But it will cause serious problems for you. The Philakis are a tightly bound group, and murderous. They will certainly come after you. So be it. Can I ask why you wanted Eudorus dead? As you know, Cleopatra's brother, Ptolemy, too young to apply him to be a strong leader. We believe Eudorus was the force behind Ptolemy, responsible for so many of Egypt's current ills. Here we are. The villa is up ahead. Ty, trzeba jeszcze gdzieś popłynąć? Tam jeszcze chyba dopłynąć trzeba tam dokładniej. Zobaczmy na mapce, gdzie my jesteśmy. No wtedy to się bardziej dopłynąć nie da. Może tam spróbujemy. Co do nas idzie. Czy to zobaczymy samą Kleopatrę? Idzie czy nie idzie? Idzie. Bez kitu. Czekam, tam na nas czeka. Learn more at the villa. The queen enjoys the life of high society. I'm pleased that Aya is bringing some sober substance to Cleopatra's social circle. She is an extraordinary woman, your wife. I know. Bayek, before I can disclose all secrets, Cleopatra must meet and approve of you. She can be particular. Let me give you some advice. When you approach the queen, bend your knee in deference. Speak only in reply. Yours is not to question, but to answer. Do not be distracted by the festivities. She has a large entourage, and they like to amuse themselves. Sometimes to excess. Speak clearly, in measured tones, and above all, do not meet her gaze. Ci wszyscy porąbani władcy. Jak będzie w ogóle wyglądała? I cannot wait. Catch me! Catch me! Come here, both of you! Yes. She caught me with her husband. The sensation is most delightful. This way. Oh, don't wait. She doesn't hold the ground. Please. Where is my opium pipe?
I will sleep with anyone as long as they agree to be executed in the morning. Like Xanthippus. He was well satisfied with his bargain. Who is this toothsome fellow? In mehoto ek nebsheve. My queen, this is, Well? It is a generous offer. But I have already pledged my life to this woman. Aya, you have chosen well. Come, we have much to discuss. Celebrate, my friends! You were meant to kneel. Ah, Pasheremta. Meet Aya and Bayek. They put an early end to Eudoros. Delightful. You are joining our efforts, then? We do not know what your efforts are. Eudoros was a member of the Order of Ancients. They are responsible for my exile. They tore me from my throne. And why should I care about them? Well, the snake has many heads. Those heads make up the Order. The snake is the man who killed my son. It is not so simple. What are they talking about? I don't know. They must know something. The Order of Ancients seeks to control all Egypt. Ptolemy is but their puppet. Asha Valhalla przypomniała. We have informants in each region. But they have been unable to touch the Order. Across Egypt, mysterious forces work against us. For instance, here, in the Nile Delta, the endless sands swallow up whole villages, yet a malignant human force moves with them. That force is one of the Order of Ancients, called the Scarab. And over here, in most sacred Giza? A shadowy figure called the Hyena controls all that occurs. What is certain is that Giza is the land of death and loss. And then there's Memphis. All is cast in my land. Even the sacred Apis bull himself. The one called the Lizard has worked a sort of diabolical power. So the snake is the Order of Ancients? Yes. Eudoros was known as the Hippo. You are right, my love. He was not the last one. All of these are. When the Order wants something, as in Siwa, it does not hesitate to crush all in its path. For Siwa, now Fayum. It is the most oppressed region in all of Egypt. Where the crocodile wields cruel power, the denizens live in constant fear. That is the fate that awaits all Egypt. If we fail to stop the Order. We need decisive action. It is time for assassinations. We still have not found the man who killed Remu. Our son Shed will weep with joy when we clear the map of those figures. You are my Magi now. Protector of the true Pharaoh of Egypt. Nice. So it shall be. Tonight, we drink. Celebrate. Make love. Tomorrow. Magi Egiptu.
Złoty symbol Magia, zadanie. Podróżuj do Gizy, sugerowany poziom 20. Aha, czyli teraz będzie trzeba troszkę. Dotrzyj do Size. Czy będzie parę rzeczy. Dotrzyj do Fayum, 25. Będzie jakiś kolejny pewnie. Dotrzyj do Memphis. Czyli pewnie... Czy będzie z każdym kolejnym będzie jakieś zadanko? Jeden. No czy mamy zagrożenie? No proszę bardzo, tu jakiś... Też 35 poziom nawet. Jesus. Memphis też będzie kolejny. Też tutaj. Matko bosko, kochano. Where is that damn girl? You, Neb, are young and your legs are strong. Perfect for my needs. A pigeon arrived not long ago. I sent Ruya to fetch it, but she is so unreliable. Probably batting her eyes at the Master of Arms. If I see her. Never mind her. I want my letter. Run up to the pigeon tower and fetch it. All news is important to us these days. All right, Stuart. I will see what I can do. Łasica. A, na blisko. A, dobra, mogliśmy tak po prostu przejść. Pigeons are in a ruckus. What has upset them? An ill omen. How did that charcoal get spilled? Co tu się stało? Still fresh. The railing broke, and someone went over it. Where's the body? No, coś tam mamy. Ah. This is where you are hidden. Byliśmy. I cannot leave you here. Ah. I will take you back to Pelias for the proper rites. Poor Ruya. You had only known how to make such a leap. What did you get yourself into? Beasts with the faces of men prey on the weak and powerless. We cannot simply show our bellies to the jackals that plague our land. By the gods! Ruya! What happened? She was thrown to her death from the pigeon tower. Your letter. Why was she killed? That is the badge worn by Dimnos, our master of arms. Why did she have it? I will find out soon enough. The poor, poor girl. May you walk in the field of reeds.
Aha, ona tu sobie stoi. Dymnos, I'm looking for Ruya. Why would I know where that peasant is? Perhaps because she has your badge. Shit. Well, she was just an Egyptian dog. No matter. Why did you do it? Truth? I didn't mean to kill her. Only teach her a lesson for her insolence. She refused to read a letter for me. You must confess to Pelias. I suppose you want the same fate as Ruya. You stupid Egyptian. Oczywiście. I'll teach you the same lesson she learned. Come! Try! Menda. The letter he mentioned. Dymnosie, nie mogę uwierzyć, że wstąpiłeś na służbę Apolodorosa. Służy on tej Egipcjance w kraju, w którym kobiety oddają mocz stojąc, a mężczyźni siedząc. Wszystko tu jest na opak. Zostaw ich i dołącz do mnie w Cyrenie. Jest ich wielu tłustych kupców do skubania. Aleksandros. Wszyscy są tu porąbani. Dymnos? Yes. He killed Ruya out of base cruelty. And he died because he thought I was also less than a person. What a senseless tragedy. She was a smart girl with a good heart. Okej. Łasica ukończone. I nowy poziom. Plus punkt zdolności. Dobra. Czy teraz tak, wchodzimy sobie w ekwipunek. Już troszkę tego więcej jest. Zdolności póki co mamy tylko jedną, ale dobrze byłoby w sumie przechodzić między jednym a drugim. Co my tutaj w ogóle mamy? Łaska Ozyrysa. Tu wciąż nam brakuje po punkcie. Wszystko to za dwa. Wzmocniony łuk. Łowcy. Przebija tarcze. No szkoda kurde, że... Koniecznie właśnie chodzi o ten właśnie strzał w przypadku tej zdolności. Dobra, no to póki co, to może pójdziemy w ten miłośnik broni, bo potem byśmy mieli co, kombinacja przemawiająca. Moglibyśmy przekładać jedną broń na drugą. Jakbyśmy znaleźli potem sobie legendarną, to byłoby dużo łatwiej o ten cały. O, i tu byśmy sobie dorzucili tą naszą buławę fajną. Ten ceremonialny kostur. No tak, bezgłośny łuk to jeszcze my wciąż nie mamy. Jeszcze brakuje chyba narzędzi jakikolwiek, żeby mieć to wszystko. Tu musimy sobie uzbierać na ukryte ostrze nowe. Bo trochę tego brakuje. Póki co, dobra, zadania. Mapa. Jeśli chodzi o naszą mapkę, to coś jeszcze będziemy mieli i tu, ale dobrze może by byłoby jeszcze spróbować znaleźć ten cholerny, ten cały, jak to się nazywa? To coś. Nie to. Kanopost. Pustkowie, wiele drzew zostało przepalonych i zacyło swój dom. Czekam przy osierconym drzewie, którego rodzice spoczęli nieopodal, pniami skierowanymi ku swemu osamotnionemu dziecku. Więc spróbujemy tam pojechać. Może się okaże, że to by gdzieś było tutaj. Teraz pytanie, południe Kanopost, czy to byłby gdzieś tutaj? Pustkowie raczej na to miejsce wygląda, tak by mi się wydawało. We wschodniej części domu. Tak, czyli to raczej tam. Sobie uzupełniliśmy Vox Populi do 18 poziomu. Reszta sobie jeszcze troszkę poczeka. No teraz gonimy szukać tego naszego całego... Coś na górze troszkę będzie i na dole.
Trzeba to od razu poogarniać, że nam nic nie zostało. Tak, to będzie coś tam. Jest. Podwójny miecz. I to 18. Stan całkiem przyzwoity. Zamiast tej buławy. 18 to 100. Tni i rąb. Jedyną duża szybkość, mały zasięg. No właśnie. Trzeba by bardzo bliziutko podejść, ale 18 poziom, więc nie jest tak źle. A więc póki co wypadałoby potem na ten hipodrom skoczyć i go jakoś ogarniać. Okej, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Tym samym ja już dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym prawdopodobnie ogarniemy sobie hipodrom. Dzięki za uwagę, hej!